Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Firma Silverback jest znana ze swoich snajperek w układzie bullpup. Są one jednymi z najlepszych, jeśli nie najlepszymi na świecie. Przed Wami TAC-41P. Podejście Silverbacka do klasycznego układu karabinowego. Czy będzie on godnym następcą swoich krótszych, ale starszych braci? Mam nadzieję, że ten film wyjaśni nam wszelkie wątpliwości. Zacznijmy od lufy. Jej wylot zabezpieczony jest nakrętką lewoskrętną, a pod niej gwint, który kompatybilny jest z tłumikami do M24. Nie tylko producenta Silverback, inne również powinny tutaj pasować. Sama lufa zewnętrzna wykonana jest z aluminium. Lufa wewnętrzna wykonana jest z mosiądzu długości 510 mm, typowa w standardzie AEG, co sprawi, że wymiana na inną nie będzie tu najmniejszym problemem. Gumka również w standardzie AEG, komora Hop-Up wykonana jest z aluminium. Regulacja za pomocą tego pokrętła jest aż 50 ustawień. Nie ma problemu w regulacji hop-upu, nawet jeżeli postawimy tutaj dość długą lunetę. To bardzo duży plus w porównaniu do innych konstrukcji. Lufa zewnętrzna połączona jest z komorą i lufą wewnętrzną. Po zluzowaniu tych trzech śrub można ją po prostu zdemontować jako cały zespół i włożyć inny, jeśli zakupimy taki osobny, krótszy bądź dłuższy. Pełna dowolność, Silverback ma to w swojej ofercie. Komora zamkowa wykonana jest z aluminium, szyna RIS, która mieści się na górze, jest nieco podwyższona, to szczególnie dla tych graczy, którzy używają maski podczas strzelanek. Rączka przeładowania wykonana jest z tworzywa. Jeżeli nie trwacie ten materiał bądź styl, to Silverback ma pełną gamę zamienników. Bezpiecznik dostępny jest z obu stron, typowy bezpiecznik przesuwny, zabezpieczony, odbezpieczony. Nawet w ciemności łatwo będzie wyczuć, że jesteś gotów do strzału bądź, że trzeba przesunąć bezpiecznik do przodu. Łoże wykonane jest z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym. Pod spodem mamy dwa wycięcia, a po bokach po 5, które kompatybilne są z akcesoriami do M-Locka. Kolba. Jej długość możemy regulować za pomocą wkładek, których otrzymujemy 3, każda z nich po 10 mm. Regulacja poduszki policzkowej, bardzo płynna, jest dość ciasna, ale to dobrze. O, ciach. Dokręcamy i jesteśmy gotowi. Zwalniacz magazynka jak w AK. Magazynek elegancko wyskakuje po naciśnięciu zwalniacza. Pamiętaj o tym, żeby przypadkiem gdzieś go nie zahaczyć, bo magazynek łatwo będzie wtedy zgubić. Na szczęście w pudełku są takie dwa, a każdy z nich mieści 48 kulek. I teraz ważna sprawa. Wkładam nabity magazynek, wyciągam ten sam magazynek i teraz magazynek mieści jakieś 26 kulek. A to dlatego, że w środku tutaj znajduje się rampa, która przekazuje kulki do komory hop-up. To bardzo ważne, szczególnie w takich miejscach jak miejsca off-game czy respy, gdzie często należy wyjąć magazynek. Pamiętaj o tym, że jeżeli skieruję teraz lufę w dół i przeładuję replikę, to kulka bardzo prawdopodobnie, a graniczy to z pewnością, została podana do komory. No i to mogłoby prowadzić do pewnych nieciekawych, niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście producent pomyślał o tym. Jest tu w środku wielki czerwony przycisk. Jeżeli go nacisnę, to grawitacja wyrzuca wszystkie te kulki, które zostały z rampy. Teraz wszystko jest totalnie bezpiecznie. Ten feature dla mnie jest naprawdę rewelacyjny. Silverback znany jest z tego, że jego części wewnętrzne są na najwyższym światowym poziomie. Cylinder i głowice cylindra wykonane są ze stali nierdzewnej. Prowadnica łożyskowana również wykonana ze stali. Tłok jest aluminiowy, jednakże ta część, która styka się ze zaczepem tłoka, wykonana jest również z twardej stali. Sprężyna 13 mm kompatybilna z systemem APS, więc wymiana na coś mocniejszego, a przecież my, szczególnie w Polsce to lubimy, nie stanowi najmniejszego problemu. Zespół spustu. Spust w snajperce, szczególnie sprężynowej, stuningowanej, jest bardzo, bardzo ważny. Sam spust obudowany jest oczywiście częściami ze stali nierdzewnej i zaczep tłoka, zarówno jak prowadnice sprężynki wewnętrznej, zarówno jak sam spust wykonane są ze stali. Sam zaczep tłoka działa pod kątem 90 stopni i jest on łożyskowany podwójnie, więc praca samego spustu jest tutaj super, super płynna. Spust jest regulowany. Możemy tu wyregulować jałową drogę spustu. W tym wypadku pozwoliłem sobie na to, żeby była ona dość długa. Osobiście lubię ten system, czyli ciągnę, czuję pewien opór i jestem pewien, że teraz replika strzeli. Siła spustu również może być regulowana. Niektórzy lubią nieco twardszy, niektórzy lubią taki, żeby po prostu mucha siadająca na spust zwalniała tłok. No cóż, jest regulacja, więc pełna dowolność dla Was. Do testu na chrono użyjemy kulek 0,2 grama firmy Specna Arms Edge i akumulatora 11, nie żartuję, no to jest spring, żadnych akumulatorów. TAC-41 firmy Silverback wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, jest lekki, składny, bardzo wygodny w użytkowaniu. Części wewnętrzne pozwalają na tuning wewnętrzny, więc to, co my Polacy lubimy chyba najbardziej, sprężynowe snajperki grubo 500+, tutaj nie powinno być żadnym problemem. Cylinder mieści 41 albo 43 cm3, więc ciężkie kulki będą latały na tym rewelacyjnie, nawet nie wymieniając sprężyny na mocniejszą. Czy w takim razie jest on godnym następcą swoich bullpupowych braci? No cóż, mam nadzieję, że w komentarzach jacyś użytkownicy wypowiedzą się na ten temat. Jeżeli nie chciałeś spotkać się wcześniej z Silverbackiem, dlatego że po prostu bullpup nie jest czymś, co Ci się podoba z różnych powodów, to może układ klasyczny, czyli TAC-41P, będzie zawodnikiem w Twoich rękach. Do zobaczenia w następnym odcinku Gunfire TV. Pamiętaj o komentarzu, daj lajka i suba.